my bitch call. Talking about some drama. I swear there ain't no time for women on a comma. They say the pussy or the comma. Man, I just wanna go flex. Gold on my teeth and on my neck. And I'm snow cold in the flex. With the squad and I'm smoking up a check. Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek Sumo Państwa 11 dzisiejszy. Mamy naszą podróż Eko Papa. Papa Oscar to Eko Sierra Kilo November i dajemy naszym podróżerom ciepłe napoje. Trzeba takie rzeczy robić, żeby mi satysfakcja rozpowiedzi i tak na najwyższym poziomie to ona nie będzie, bo trochę te siły na początku były za duże i za małe. Ja nie wiem, jak to uznać. Muszę doczytać to jeszcze w podręczniku pilota komercyjnego, nie? No, nie jestem pilotem, no sobie podręczniki czytam, no, w przyszłości może uda mi się nim zostać, nie? Planowo zostało nam 29 minut lotu. No i program od tras pokazuje 24, ale on to zawsze, nie wiem, strasznie dodaje, zaserwujmy alkohol. Ladies and gentlemen, we are about to start serving alcoholic drinks. Please make sure your tray table is in the Delta.
Na pewno jak dostaną więcej alkoholu, będą bardziej szczęśliwi, nie? Takie ten. Tu train descent. 17.56 mamy wyciec, godzina 17.47, czyli za 10 minut mamy być, a na lotnisku docelowym mamy być Ecos Jarocina November 18.20, więc jeszcze 40 minut lotu pokazuje komputer pokładowy w samolocie, więc niezło zostaje mi z innego, zapowiadam, że będzie to lekkie opóźnienie. No dłuższe niż 15 minut to ona nie będzie raczej. Strasznie niesprzyjające warunki pogodowe, wam tak powiem. No cóż, niesprzyjające, no turbulencje, no prawo, lewo, patrzcie jak to buja całą maszynę, nie? Dobrze, jesteśmy w odległości 140 mil morskich od lotniska. Na razie nie widzę punktu Transaltitude Descent. Będzie on za 40 mil, czyli równie na 100 milach od lotniska. Zgadałoby się to. Ja bym w sumie jeszcze, dopóki mogę, zmienił sobie jednak, że Arrived będzie na Localizer na... na 8. Na sam Localizer, bo tam widzę iOS-ów nie ma. No cóż, wysokością będziemy musieli sterować ręcznie. I teraz gdzie bliżej się zrobił Transaltitude Descent. Więc bardzo dobrze, że wybrałem taką opcję, nie? Hej, program. Teraz mamy być 18.18, dobrze. Na 50 milach od lotniska będzie nam łapać ATIS. A my sobie pokażemy nie to.
życie. Że fajnie im zdrowie wytyczyli, że mają mało zdrowia, no super. Znudzony to nie jest żaden, podczas tej turbulencji na pewno. Jeść im się nie chce, pić im się nie chce, dobra, więc już nic im więcej nie rozdaje. A więc to mię do lotniska. Zaraz będzie top of descent. I będziemy na dalej taki komunikat. Bardziej niż dla pasażerów, to dla załogi statku. Wchodzimy w overspeeda. Niedobrze. Niedobrze, widzę, turbulencje dają się we znaki, nawet na overspeeda. Ma gdzieś ta kropka 8 i 23 macha, to łapię to jako overspeeda. Ja tu mam ustawione na kropka 815, więc taką prędkość powinny silniki utrzymywać jednak przy takich dużych turbulencjach. No, bardzo małe granice są pomiędzy overspeedem a prędkością ustawioną na komputerze pokładowym. A teraz prędkość ustawiona. Niestety spadła, dlatego by się zmierzają właśnie do tego punktu Transaltitude Descent. Transaltitude Descent. O! Możliwe, że to też tak się nazywa, bo też to dziś słyszałem, ale... Top of Descent. Dobrze, pozostajmy przy tym, bo mi się to i tak pewnie będzie mylić, więc nie raz jeszcze powiem Transaltitude Descent. O 10 mil przed tym punktem zaczyna zmniejszenie prędkości. Nie wiem czemu, już tak szybko mi się wydaje, że 5 minut to już by było dobrze. No i cóż, tak są zaprogramowane systemy, nie mi to jest zmieniać. Ja tylko to, o, mogę sobie ustawić altitude na 11 tysięcy, ustawimy, nie, 10... 600, daj. 10600. Wydaje mi się, że bardzo dobra wartość. Nudzie nie krzyczeć mi tam. Co to tylko lekkie turbulencje? No nie wiem, turbulencji w życiu żeście nie widzieli. Zaraz się zbliżanie zacznie. To będziecie dopiero turbulencje mieli, nie? No. Ja się muszę pamiętać, jeżeli się tak nie podniecaj do tego mikrofonu, bo to wiecie, teraz... Jakieś dzisiaj mnie naszła wena na nagrywanie takie. Prawdziwe nagrywanie. I no, w tej chwili się bierze na podekscytowanie. Nie, trochę szybciej, mocno godzina dopiero jest... 19, nagrywam to o innej godzinie. No i tak to jest, nie? To ten samolot za szybko zniża, a według mnie odnośnie tego planu zniżania, nie? Bo powinniśmy być wyżej, a jesteśmy niżej. Ciekawe. Enough speed, a ja bym chciał może w enough flight ten. O, bardziej w tym kierunku bym chciał iść, nie?
Dzwonił mi ktoś do drzwi. Ja nie zapomniałem dusić, że to po desce, nie? Symulator się zaciął. O, coś się niedobrego dzieje. Na internet mi wyłączają, czy co? Satysfakcja z lotu nam coraz bardziej rośnie, ludzie nie są ani zranieni, ani schłodnieni. Więc jest bardzo dobrze. Nie wiem, co to się zaczęło. Nie liczyć się aż symulator, że zacina, bo czytaj mi co bliżej Sztokholmu, to nie wiem. Czy przeciążenia dla procesora, czy co to, ja nie wiem. Albo może też wiecie. Dłuższe użytkowanie mu szkodzi. 74 mile morskie od lotniska. Strasznie wolny mamy poziom tego opadania. Znaczy wolny poziom, bo poziom opadania jest bardzo dobry. Więc jak ten wiatr nam wieje, to silniki muszą się uruchamić, nie? A mamy punkt decel.
Samolot jest bardzo płynny, to się cieszę, że jest płynny. Nie, autopilotem już sobie daje radę z tymi turbulencjami.